spotkaniu, na kolejnym spotkaniu na radach osiedla i nad mieszkańcami danego osiedla. Jest to taki cykl spotkań co roku po wszystkich osiedlach 16 i odwiedzam mieszkańców. To jest taka, właściwie to już może powiedzieć, tradycja. Kolejne z serii spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych osiedli Kędzierzyna-Koźla odbyło się w Domu Kultury Chemik. Dla magistratu była to doskonała okazja, by osobiście poinformować mieszkańców o podjętych działaniach i inwestycjach związanych z osiedlem Śródmieście. Mieszkańcy natomiast mogli zadać nurtujące ich pytania lub poruszyć tematy, którymi ich zdaniem powinny zająć się władze miasta. Rozmawiano m.in. o instalacji kamer na osiedlu, planowanym remoncie ulicy Wojska Polskiego, prowadzącej obecnie swoją działalność w dwóch budynkach szkole podstawowej nr 6. Mieszkańcy wyrazili również swoje zaniepokojenie związane z zachowaniem rosnących przed budynkiem pływalni modrzewi i fatalnym stanem ulicy Dworcowej.